Chciałabym dzisiaj Wam rozwiać trochę temat nabiału. Chodzi o to, że różne słychy chodzą, tak? Czy to jest dobre, czy to jest złe, czy to ma negatywny, czy pozytywny wpływ na nasz organizm, zwłaszcza jeśli chodzi o mleko, o ser biały czy żółty, czyli generalnie nabiał. Zawarta tam kazeina i laktoza powoduje nadmiar śluzu w naszym organizmie. Czyli jeśli na przykład przychodzi mama z dzieckiem do mnie i dziecko jest wiecznie zakatarzone, nie może w ogóle wyzdrowieć, non-stop ma nawracające infekcje, różne dziwne rzeczy, no to wtedy nie powinniśmy podawać po prostu takich produktów swoim dzieciom podczas ich rekonwalescencji. Jeśli nie ma przeciwwskazań, czyli jeśli dziecko nie ma nietolerancji lub alergii, czyli nietolerancji, czyli braku enzymu, lub jeśli nie tworzą się antyciała w organizmie i nie ma stanu zapalnego w momencie, kiedy narażone jest na dany alergen czy tam na dany produkt, no to takie dziecko może zjeść sobie od czasu do czasu, można mu podać kawałek sera, najlepiej kodziego lub owczego, bo są lepiej przyswajalne przez nasz organizm. Natomiast jeśli chodzi o mleko, no to już nie jest takie proste. Moim zdaniem mleko niestety jest bardzo, ma bardzo negatywny wpływ na nasze ciało, na nasz organizm. To nie jest to samo mleko, co kiedyś było. Dlatego musimy iść też do przodu, musimy wiedzieć o tym, że to nie jest 30 lat temu, kiedy piliśmy z kanek mleko od krowy, prosto tak, niby tam z bakteriami i tak dalej, ale to nic nam nie było. Ale to mleko miało witaminy, to mleko miało wartości odżywcze. Dzisiaj mleko, które kupujemy w sklepie, tego nie ma. Wszystko jest odwirowane, a później dodane sztucznie, więc to mleko nam szkodzi. Powinniśmy uważać z tym. Tak jak mówię, można stosować zamienniki. Coś, co daje nam korzyści, czyli tak zwane mleka roślinne zamiennie. Mleko na przykład migdałowe ma bardzo dużo wapnia i ten wapń tam naprawdę jest. Jeśli właśnie chodzi o taką kazeinę czy laktozę, są na rynku dostępne takie produkty już, jak właśnie sery żółte, bez laktozy i tak dalej. Natomiast nadal tam jest ta kazeina, więc co z tego, że zjemy taki ser? Nadal będziemy mieli organizm zaśluzowany. Trzeba uważać na ten śluz, dlatego że w śluzie dużo się patogenów rozmnaża, jeśli mamy go nadmiar. Często właśnie przychodzą zakatarzeni ludzie, zatoki cały czas mają zatkane i tak dalej, cały czas ten śluz, cały czas taka głowa jak telewizor i po prostu wtedy odstawiamy takie produkty. Oczywiście warto zbadać wtedy tą nietolerancję czy tą alergię. Jeśli taka istnieje, to wtedy trzeba odpowiednie kroki zrobić ku temu, żeby to wyeliminować na krótszy lub na dłuższy czas albo w ogóle odstawić. No niestety, żyjemy w takim świecie, że musimy po prostu za każdym razem zastanawiać się nad tym, powinniśmy przynajmniej zastanowić się nad tym, czy to, co wybieramy, będzie nam szkodziło, czy będzie nam wpływało pozytywnie na nasze zdrowie. Dlatego, że po prostu, no, tak ten świat działa dzisiaj. Jeśli widzimy, że dziecko jest przeziębione, katar leci z nosa, cały czas jakieś tam, no wiadomo jak to z dziećmi. No to wtedy odstawmy mu te produkty przez ten czas, kiedy on choruje i zobaczymy efekt. Szybciej po prostu dziecko dojdzie do siebie. To tyle na dzisiaj. Dzięki wielkie. Dajcie łapkę w górę, suba i do zobaczenia następnym razem.